Było sobie kiedyś małe miasteczko, które żyło w cieniu wielkiej, ogromnej, szarej, zadymionej fabryki. Tak jak fabryka, miasteczko było całe szare. Domy były szare, ulice były szare, chodniki były szare, ludzie mieli szare twarze, nawet dzieci nie potrafiły się uśmiechać, wszystko było szare. Wszędzie było smutno, wszędzie było zadymione, wszędzie było po prostu szaro. Któregoś dnia do tego smutnego, szarego miasteczka przyszedł dziwny gość. Mężczyzna, około 30 lat, ubrany w jaskrawy płaszcz, żółto-czerwono-niebieski. Miał wielki kapelusz, bardzo kolorowy, miał buty ze szpicami, bardzo kolorowe i miał plecak, oczywiście, bardzo kolorowy. W tym plecaku miał bardzo dużo dziwnych rzeczy. Zatrzymał się w miasteczku, na środku głównego placu rozłożył mały straganik i zaczął sprzedawać zupełnie dziwne, kolorowe, wydawałoby się w tym miasteczku nikomu do niczego niepotrzebne rzeczy. Ludzie zainteresowani zaczęli się schodzić, żeby to oglądać. Jak się okazało, temu człowiekowi nie chodziło o sprzedawanie rzeczy, tylko o to, żeby pobyć z ludźmi. Ze wszystkimi rozmawiał, o wszystkich próbował się dowiedzieć jak najwięcej. Komu mógł, to pomógł. Jak się okazało, znał się na bardzo wielu rzeczach, więc wyleczył trochę chorób, wiele smutków rozwiał. Generalnie wprowadził mnóstwo światła i mnóstwo radości. Dzieciaki najbardziej cieszyły się z tego, że przyniósł ze sobą mnóstwo, naprawdę mnóstwo bardzo kolorowych flamastrów i można było malować niesamowite rzeczy. Opowiadał ludziom niezwykłe historie, opowiadał o świecie, w którym był. No był po prostu główną atrakcją w tym miasteczku. Niestety pod wieczór powiedział, że musi się zbierać, bo idzie dalej do kolejnego miasteczka. Ludzie go bardzo prosili, żeby został, dlatego że poczuli tę niezwykłą radość, tę niezwykłą kolorowość, ten niezwykły entuzjazm, który przyniósł ten człowiek. Powiedział, że nie może, musi wracać, ale że zostawi im instrukcję. Wziął wielki arkusz papieru i wymalował tam kolorowe domy, kolorowe chodniki, uśmiechniętych ludzi, rozmawiających. Namalował wszystkie sytuacje, które mogły sprawić, że w tym miasteczku będzie weselej. Ludzie bardzo się ucieszyli, podziękowali, pożegnali się i zostali z tym obrazem. Na początku bardzo się cieszyli, codziennie przychodzili ten obraz oglądać, dużo ze sobą rozmawiali, ale oczywiście, jak to bywa, z czasem wszystko zaczęło jakoś trochę szarzeć, trochę było zadymione i w końcu stało się zwyczajne. Ludzie wzięli ten obraz namalowany przez dziwnego przybysza, włożyli go do muzeum i do dzisiaj tam wisi. Można chodzić go oglądać, można przed nim stać godzinami, ale on robi się coraz bardziej szary, zakurzony, no bo wisi w muzeum. Jedyne, co pozostało po tym człowieku, to ciągle na placu leżało mnóstwo kolorowych pisaków. Niestety, nikt już nie wiedział, co z nimi zrobić. Myślę, że nie muszę wam mówić, kim był ten człowiek. Myślę, że nie muszę wam mówić, co zrobił, kiedy przyszedł do tej smutnej wioski, którą nazywamy światem. Myślę, że nie muszę wam mówić, co to jest ten obraz, który wisi w muzeum, a który bardzo często jest w każdym z naszych domów, tylko już trochę zakurzony. I chyba nie muszę wam mówić, że zostawił flamastry.